Choć już rozpoczynamy odliczanie do końca wakacji, to jednak nie dla wszystkich się one wraz z końcem sierpnia kończą. Wręcz przeciwnie, wrzesień to także dobry miesiąc na odpoczynek, a zainteresowanie lotami jest bardzo duże, o czym świadczą statystyki. W lipcu lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach pobiło kolejne rekordy i wszystko wskazuje na to, że pobije je także na koniec tego roku kalendarzowego. Paweł Jędrusik. W samym lipcu na lotnisku obsłużono prawie 850 tysięcy pasażerów. To o 90 tysięcy więcej niż rok temu o tej porze. Dziś przed południem pasażerowie czekali m.in. na wylot do Grecji, ale nie tylko tam. Do Grecji na Peloponez lecimy. Jak wrażenia? Czy to pierwszy lot z Pyrzowic? Nie, no my jesteśmy ze Śląska, tak więc tylko lataliśmy głównie kiedyś z Katowic, no a teraz mieszkamy w Krakowie, więc czasem się zdarza zbalić. Plany nasze wakacyjne zmierzają w kierunku Peloponeza. Nagła, szybka decyzja, to znaczy urlop był mniej więcej planowany, ale nie było powiedziane gdzie, nie było decyzji i po prostu tak wyszło. Ja się udaję na odwiedziny do córki, do Dortmundu. A lotnisko w Pyrzowicach pasażerowie sobie chwalą. Do Grecji! Wygodne, duże. Myślę, że no chyba takie pod turystów, prawda, przygotowane, więc... Teraz chwila na czas na upragniony odpoczynek. Tak, wyczekany. Rocznicowy mamy, 10-lecie ślubu, więc lecimy z dziećmi pierwszy raz, także duże przeżycie. W szczycie sezonu letniego króluje kilka kierunków. Wśród połączeń regularnych to m.in. Dortmund czy Londyn-Luton, a wśród czarterów Antalya czy Marsa Alam. Możemy polecieć od sierpnia do Króla Juliana, czyli możemy polecieć na Madagaskar. To jest bardzo ciekawa trasa, bo po raz pierwszy w historii pyrzowickiego lotniska mamy bezpośrednie, dalekodystansowe połączenie w sezonie letnim, bo my mamy trasy dalekodystansowe i bezpośrednie, ale w sezonie zimowym. Tu mówię o na przykład Kubie, Meksyku, Tajlandii, Wietnamie czy Dominikanie, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy w sezonie wakacyjnym, bo wakacje to zazwyczaj ta bliska zagranica. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach szacują, że do końca roku uda się obsłużyć 6 milionów 200 tysięcy pasażerów.